poważnej sytuacji pandemii koronawirusa bardzo trudno jest mi zwrócić się do Państwa, słuchaczy, widzów telewizji Trwam, ale czynię to w trosce o istnienie tych mediów. Dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, apelują o wsparcie tych katolickich mediów. Prosi, aby nie odkładać pomocy na później. Jak podkreśla, przed pandemią koronawirusa ofiary przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu starczyły skromnie od pierwszego do pierwszego. Teraz, jak mówi, kiedy zarobki spadają, jest realna obawa o istnienie Radia Maryja, telewizji Trwam i naszego dziennika. Nasze media istnieją dzięki łasce Pana Boga i odpowiedzialnej pomocy świadomych i ofiarnych katolików i Polaków. Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maryja, mimo trudności, z jakimi wszyscy się borykamy, jeszcze bardziej prosimy o pomoc. Pamiętajcie o niej zwłaszcza teraz, w tej trudnej sytuacji. Pamiętajcie teraz i każdego miesiąca. Bez tej pomocy grozi nam zamknięcie Radia Maryja i telewizji Trwam. Podobnie bez kupowania, najlepiej zaprenumerowania naszego dziennika, też grozi jego zamknięcie.